Wie kolega, co z nią zrobimy? No właśnie, co zrobisz z tą Zotowską? No co? Po prostu ja myślę, że umorzymy ją do końca. I oddamy potem do sądu ostatecznego sprawę. No jak sytuacja by się rozwijać, tak się rozwija, to nie trzeba będzie jej pomagać, prawda? Mecenasowi też tak a propos, ale chciałem powiedzieć, że jednak opracowaliśmy teraz w tej chwili z kolegą mecenasem własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu. Słuchajcie, jaka prosta. Tylko nie mówcie nikomu, no. Tak, słuchajcie, nie. Niech się męczy. Nie. My mamy własną. Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamte bombę... Sru. Kolego mecenasie, kolega jest tutaj... nie jest u siebie. Tak, góra lodowa wbije się w powietrze, nabierze prędkości i z całej siły uderzy w Szwecję. Sru. Szwecja się oderwie, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. Sru. My wyskoczymy, a Szwedzi będą na naszym miejscu. Jak po 36 latach se dadzą radę, to my wtedy wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie... to sru. To ma... co trochę marudzi pod nosem? Może nie marudzę, tylko mówię skrótem. No to jakim skrótem? No sru. Co to jest? Socjalistyczna reforma ustrojowa. A no. To trzeba... Szefie? No. Jest coś do roboty? Nie ma. Jeszcze nie ma. A kryzys jest? Jest. To ciekawe. Pewnie. Robotny. Gdzie? Ludzie w mieście gadają. Tak? Na wsi też już mówią. Nie ma. Nie, kolega nie wie, o czym mówię. Mówię, że ludzie w mieście gadają. Tak? Gadają. Że jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jak to wszystko my, nie? Naród, ludzie, nie? Ten, to jak... A do tego lipca co będzie? A do którego, no? Jak to się nie uspokoi, to już mają tak zrobić, tak już mają zrobić. Tak już mają zrobić. No? Kolego? A ja słyszałem, że jak to się nie uspokoi, to oni mają tak zrobić, oni to mają tak zrobić, tak mają zrobić. Ja to słyszałem w mieście. A ja w telewizji. Ja telewizji nie słucham, no. Ja do miasta nie chodzę, bo można po pysku dostać. Tylu ich tam stoi. Wacka wczoraj zabrali. Za co? Do szpitala. To na co? No, wstrząs mózgu. Leciał z Markiem do roboty, nie? Nawzajem, o tak, tu jest most. Ten leciał Wacek, a tu Marek, nie? To jest Kroniki Wypadków. Czytał kolega? Nie. No i oni biegli nawzajem naprzeciwko. Tu dołem pociąg przyjechał, zrobił dym. Wpadli w ten dym, Wacek z tej, Marek z tej. Nie widzieli się i stuknęli czołowo. I tak tragicznie, że Wackowi całe tutaj posa czaszki pęgła miał... To on zmieni myślenie. Zupełnie zmienił myślenie. Tu postawa czaszki, tu obsunęła się półgula, przyjechali na auce. I zabrali Wacka do szpitala. A Marka? Do, tutaj, proszę? A Marka? Skoczyła na 80 zł. Tak. A po 60 bym kupił. Kolega mecenasie, kolega jest służbowo, nikt nie zapomina. Służba służbą, ale żyć trzeba. Cio. A z takich ciekawostek to mecenas Tadeusz wrócił do kraju z Kanady. Mecenas Tadeusz? Tak. Ten mecenas, który powiedział to, co myślał, zanim wyjechał. Tak. Wrócił do kraju. Wrócił. Tak. W Kanadzie się nieźle urządził, miał tam swoją kancelarię, prawda? Miał swoją willę, dwie wille, jacht tam miał. Wszystko to zostawił i wrócił do kraju. Zatęsknił. Proszę?
Nostalgia go zżarła. Czerwony Krzyż go znalazł. W ramach łączenia rodzin. Ci to szukają. No mają taką... po prostu, przepraszam, pracę. Nie szkodzi. No chcę się spać, bo źle sypiam ostatnio. Takie sny miewam, mecenasie. Nie wiem, czy świadkowie mogą... czy ktoś tłumaczy sny? Słuchajcie, śniło mi się ostatnio tak, że śpię. Na śnie. Na śnie? Okno otwarte, za oknem że takie... i tak tak... podbiegam do okna, otwieram i patrzę, idą. Kto? Lata 50. Oczywiście my przeciwko osobie naszego aktualnego premiera generała nic nie mamy, wręcz przeciwnie, tu na tej sali sądowej musimy się wytłumaczyć, że uważamy, iż wreszcie na tym stanowisku zasiadł człowiek szczery i prawdomówny, bo mówił i obiecywał, że będzie źle i jeszcze gorzej i dotrzymuje z żelazną konsekwencją. Ale jest parę osób w tym kraju, którym mamy co nieco do zarzucenia, dlatego właśnie im chcielibyśmy kolejny utwór zadedykować. Utwór jest oryginalnym, bardzo drapieżnym protest songiem, a dedykujemy go tym wszystkim, którzy w latach 70. bezskutecznie poszukiwali 20 miliardów, ale za to skutecznie oszukali 35 milionów. To są ruchy sceniczne. Pewien urzędnik z urzędu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko niskiej płacy. La, 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 przeciwko niskiej płacy. A co za friko będzie w tym bezpieczeństwie służył? Głupich nie ma. A pewien kelner z Krystalu nie wydał reszty ze stówki. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw spadkowi złotu. I cała sala! La, 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 przeciw spadkowi złotówki. Na pysk! Zaś pewien złodziej, włamywacz, nic nie ukradł w pedecie. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw powszechnej tandecie. La, 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 przeciw powszechnej tandecie. Na całym Bożym świecie. Przyłożył kryja pleciem. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko homeiniem. La, 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 przeciwko homeiniemu. A pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko homeiniemu. La, 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 przeciwko homeiniemu. Oj, nie lubiał staruszka. Poniek jeden. Zaś pewien piekarz biały gwoździe zapiekał w kajzerkach. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko rządom Gierka. La, 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 przeciwko rządom Gierka. No nie lubiał staruszka, no. Poniek jeden. A pewna pani spod baru przestała się lekko prowadzić i wcale nie w ramach solidarności, ino z powodu starości. La, 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 ino z powodu starości. Tak. No nie lubiali staruszki, no.
są podejrzani, ja wiem, podejrzani są. Wysoka jurysdykcjo, przechodzimy teraz do grubszej afery. Chodzi o sprawę szóstki, która uprawiała niekontrolowaną jazdę żywą milę na godzinę. Tak, chodzi o historie powypadkowe teraz. Ja natomiast muszę tutaj powiedzieć, no tutaj jurysdykcja chyba wie, o co chodzi, nie? Zwracam uwagę na jednego, bo są bezczelni niektórzy. Na przykład pan Andrzej Fedorowicz. Trzeba zwrócić uwagę na niego. Mamy donos, ach, tak zapisane, że dwa dni temu stała przy kiosku kolejka 120 osób po papierosy, to on poszedł bezczelnie i powiedział: przepraszam państwa, ja tylko po papierosy. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, tytułem pierwszej piosenki, którą chciałbym państwu zaproponować, jest pytanie. Czy dacie sobie radę sami? Pytanie owo stawia dziś pół Polski. Gdy wyrok zapadł już w procesie twoim, czy dacie sobie radę sami, Towski? Czy może jeszcze ktoś za wami stoi? A może jesteś pan w ubezpieczalni i masz cywilny każdy proces z głowy i PZU się tylko musi martwić, jak ubezpieczyć pana od odnowy? Cenzura chyba także ma problemy. Przez tę wojskową niby tajemnicę, że jeśli władza wchodzi w konflikt z życiem, to przyrżnąć władzy może też oficer. Kraj zmienił nam się dzisiaj generalnie, choć różne tego stanu są przyczyny, to jednak człowiekowi co z marmuru nie może dziś podskoczyć człowiek z gliny, a także człowiekowi co z żelaza, któremu dzień dzisiejszy nie jest metą. Człek twardogłowy wcale nie przeszkadza, czy nawet dobrze uzbrojony beton. Dziś podziękować winno ci pół Polski, bo bez twej znanej dzielnej hipokryzji to moglibyśmy chyba sami Towski odnowy wierzyć nawet telewizji. Chciałem zapowiedzieć tego ptaszka. Tadeusz Sikora niedawno debiutował w naszym magazynie 60 na godzinę. No dzisiaj właśnie nie ma już magazynu, ale debiutant pozostał. Tadeusz Sikora. Proszę państwa, tytułem kolejnej piosenki jest Polonez. Polonez z puentą. Napisałem tę piosenkę do tekstu Macieja Szweda. Oto idzie pierwsza para, obydwoje tędzy w barach. Jedno pewne, że bez szabel, za to z tyłu ciągną kabel. To na czele grupy wiernych dziarsko kroczy pierwszy sternik, a za pierwszą damą Polski przewód wlecze się doktorski. Dalej idą bardzo pięknie pary ważne, nieprzystępne. Idą mocni i mocniejsi, idą równi i równiejsi. Wojewoda z sekretarzem, jakże oni się kochają. Dalej cenzor z panikarzem, coś tam piszą, coś skreślają. Aktywista z aferzystą, jak papuszki nierozłączni. Kołnierzyki mają czyste, ale niezbyt czyste rączki. Plutonowy panem z Ormo, pałka w pałkę, ramię w ramię, roztrząsają kwestię sporną, bić na oczach czy też w bramie. Idzie w czarnej swojej toce pan Kościelniak z długopisem, dać mu nawet porno powieść, też puentę jej dopisze.
a na końcu tej kolumny ulicami pod publikę przenos bardzo z siebie dumni idą wieczór wraz z dziennikiem. Tutaj na wypadek wszelki życzmy sobie, moi drodzy, by już nigdy żaden z wielkich poloneza tak nie zwodził. Otwieram dom kultury. Tato, imię... Tato, jeszcze nie teraz. Powiedz mi kiedy? Powiem. Gdzieś tak koło sierpnia przywałęsał się do nas piesek. Taki nasz, polski, nizinny, sympatyczny. O nie, powiem, wyszczekany. Bronił nas, nikamowce mu nie dał wejść na nasze podwórko. No ale trzeba go było zarejestrować. Nie, trochę to potrwało, rzeczywiście tam parę razy chodziliśmy całą rodziną. No ale w końcu zarejestrowali, z tym, że dopisali nam dwa punkty. Przede wszystkim szczepienie. Piesek musi mieć zaszczepioną miłość do Stowarzyszenia Kynologicznego. Stowarzyszenie musi mieć zaś decydujący wpływ na rodzaj obroży, kagańca i łańcucha. Trochęśmy się zmartwili, a piesek nic. Wybiegł na trawnik przed domkiem i podniósł nóżkę i sik. Jak się o tym dowiedziały te psy z sąsiedztwa, dalej, że ujadać. Ten wilczur wszystkie dziury w parkanie pozatykał. Jakby się bałodrą zarazić, czy co, nie? Ten z kolei hart rył tam pod płotem, ale jakoś nie przylazł. Podobno dało się nawet słyszeć warczenie Pekinczyka u dalekich krewnych na przedmieściu. Obecnie jak na razie cisza i spokój. Czekamy na weterynarza. Otwieram Dom Kultury imienia wieszcza polskiego Rabindranata Tagore. Przepraszam bardzo, to jest kartka z otwarcia ulicy. Ślepej w dodatku. Otwieram Dom Kultury imienia wieszcza polskiego Adama Hanusz Mickiewicza, który niech żyje. Nie żyje. I tak od słowa do słowa Dom Kultury uważam za otwarty. Mamy tutaj różne sekcje. Sekcja rybacka, kto ma do tego odpowiednią żyłkę. Dalej, sekcja ochrony środowiska przez niedopuszczanie zawodowców do amatorów. Dalej, kółko zapalonych recytatorów. Kółko graniaste. Dwa kwadraty. I jeden niezależny, samorządny, branżowy trójkąt. Kraj nasz długo, bo długo, ale doszedł do czego doszedł, to też ma to, co ma. Czego najlepszym dowodem jest to, co jest. A ponieważ to, co jest, to nie jest to, więc nie ma nic.
czego najlepszym dowodem są pęknięcia skorupy ziemskiej w innych krajach. Na przykład dolar, który ciągle spada i spada na wspomnianą skorupę. I skorupa pęka. Załamuje się psychicznie, prawda? Również panująca swojego caszuszusa. Caszuszusa. Susza! Wielkiej Brytanii jeszcze raz dowiodła przewagi naszego systemu. Wodociągowo-kanalizacyjnego. Kto mieszka na wyspie otoczonej wodą i nie ma wody, jest po prostu śmieszny. Także samo nasz przemysł bieliźniarski dowodzi niezbicie, że gumka jest nierychliwa, ale rozciągliwa. Do naszych granic. I kiedy wreszcie gumka pękła, ukazała nam się goła prawda. Ale niezbyt pociągająca. Także samo nasz przemysł spożywczy wszystko zwala na przemysł pończośniczy. Ale to jest oszczerstwo, bo w samych rajstopach do dobrobytu nie dojdziemy. Także samo krzywa wieża w Pizie jest zbudowana przez naszych, bo nikt inny takiego skosu by nie osiągnął. Koledzy, stoimy mocno i pewnie w rajstopach na gruncie. Z czego to jest zbudowane? Co? Pustaki na pustakach. I mamy niezachwianą pewność przeciwieństwa do tych krajów, w których szerzy się problem alkoholizmu i im się wszystko chce, przeważnie kapitalistycznych. I ta niezachwiana pewność doprowadziła do wielkiego sukcesu rzeszowskich kolejarzy. Pociąg osobowy z Rzeszowa do Warszawy przyjechał na 3 dni przed terminem. Na tym kończę, bo ktoś pootwierał drzwi i jest cuk. Pani Siwakowa, pani zamknie te drzwi. No. Dom kultury uważam za zamknięty. Pani Siwakowa, a co się dzieje za tymi drzwiami? Kto tam jest? Kto jest, pytam? Kto? A drzwi pani dobrze zamkła? Rygiel jest? No to nie wejdą. Tadeusz z Zosią do lasu umyka. Wzięli 2 piwa i trochę wałówki. Siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą.
Tadeusz raz jest tym mrówką ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, plezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, 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 nie wejdą. Zosia to Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, tak to Adamie nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach oddane. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, 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 nie wejdą, 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 wejdą. Wejdą? Nie wejdą. Otóż świadkowie, ławo wysoka, przysięgłych, przebiegłych świadków wszystkich, chcieliśmy poinformować, że wpłynęły pierwsze dowody rzeczowe wskutek postępowania sądowego z kryminalistyki, które doprowadziły do tego istniejącego kryzysu. Pierwszy dowód rzeczowy wygląda w ten sposób. Różnie na to mówią. Mówią na to trąbka narodowa, mówią na to trąbka niepokoju, a nas najbardziej interesuje to, że niektórzy z tej trąbki narodowej zrobili sobie grabie. Jest to po prostu narzędzie grabieżcy. Można powiedzieć. Można powiedzieć. Ale tutaj, prawda, komplet jest? Nie, jednego brakuje. Dobrze, mecenasie, dobrze. Dwa krajowe do Pragi, do Berlina. Dobrze, dobrze. I tu jeden. Trzeba będzie szukać. Ale zabawka, co? Nęci, co? Tu teraz idzie o to miejsce walka, co? Kurde, jak oni się żrą, nie? Chętnych jest wielu, a jeden tron. Od dawna byłby spokojny nasz dom, gdyby zrozumiał, zwłaszcza on, co ma nerwy napięte do granic. Ma nerwy, bo chcą przyjwanić. Ma nerwy i strachy na lachy, bo dostał list otwarty od Kara Mustafy. No, no, kolego, kolego. Pamięta, przestańcie klapać, bo klapiecie, jakbyście byli... ze związków branżowych. No, no. Ja czuję, jakby był jakąś szyszką. No. A ja miał na imię Albin. Kolego, kolego. Wróćmy do sprawy tej tutaj, no. Ja tak sobie myślę, cholerny świat, czas ucieka niższy człowieka, gdzieś stanowisko trzeba zająć, nie? A tu byśmy mieli jeszcze szansę, kolego mecenasie, tu, na starość, bo tu mnie kolega poczywa. Tak, tu zajmują miejsca ludzie pod 70, nie? Tutaj. Tak, może i lepiej nawet.
Wiecie co? Ostatnia droga. Słuchajcie, wy tak się śmiejecie. Kto z was wierzy w tę odnowę? Ręka do góry. Dzieci. Niemiec tak. Jest, Niemiec. Bułgar siedzi. Bułgar, tak. No gości, witamy. I Czech. Słuchajcie, propozycja konkretna. Ludzie, jakbyście mnie wybrali sekretarzem. Teraz jest taki bałagan, że mogą. No czekajcie, czekajcie, bo teraz już nie wiem. Mam kandydować czy nie? Od razu mówię, że nie będzie lepiej. Ale będzie śmieszniej. To wam obiecuję. Pierwsze, co bym zrobił, to by was pocieszył jako naród. Czym? Słowami. Wiarą, nadzieją. Chcecie, żeby was pocieszyć? A będzie głośno, chcecie? No, słyszę, jak się błaga lud. No, bądźcie. No, bądźcie z państwa. A co, mam striptease zrobić? Dobra, mecenasie. Ja nie mówię, żebyś rozśmieszał. Znaczy, nie, to... Trzeba pocieszyć, no. Przecież to piękna sprawa, naród pocieszać. To jest takie cudowne uczucie, no. Obiecaj im coś. Obiecuję wam, narodzie, że do końca roku będą już kartki na wszystko. Widziałem, jak się cieszą. 52 sztuki, cała talia w kredensie leży. To będzie numer. Rodziny się zjadą, będą sobie ludzie grali. Chodzę margarynką, przebijam się lęcinką. Gramy? Kolego mecenasie, gramy? No to karpia w ciemno. To jest szuler mały. No to ja, gramy C2, tak? Mhm. To ja spaghetti. A to ja kolegę pastą do butów. No, chwileczkę, no jaka pasta. Gramy jadalne. A dzisiaj ludzie wszystko jedzą. No. Słuchajcie, chwileczkę, mecenasie, z tymi kartkami jest sprawa niewyjaśniona, śledztwo w toku. Mhm. Bo teraz prasa 3 dni temu podała, czytaliście? Nas jest 36 milionów, a wydali 42 miliony kartek. Widać, ktoś stacjonuje niezameldowany, prawda? Gramy dalej. Ludzie! Słuchajcie! Ludzie, jest sprawa taka... Ja go złapią, będzie siedział. Jest taka sprawa, jest godzina 3, ciszej. Bo ci, co stoją tam, myślą, że się zaczęło. Kolego... A, słuchajcie, mam takie pytanie. Jak już te kartki na dobre wprowadzą, to nasz pierwszy, jak się będzie nazywał? Carter. No, nie. Nie, myślałem, że Kartkezjusz. Kartkezjusz. Kartkezjusz, to greko trzeba mówić. Greko, Kartkezjusz. Bo będziesz głodny. Jak nie zjesz, nie? Ale słuchajcie, naprawdę, tak bym stanął, kurczę, i tu jest... Ja się tutaj czuję, już się czuję, już mam dreszcze. Czuję to. Stanął tutaj, tu szklanka, tu zagrycha. To jaka zagrycha, jak tam w szklance jest woda? Byłaby woda, by się głupot nie gadało. No tak! Słuchajcie, ja... Szefie! No? Jest robota? Nie ma! Cieniuśko! Co to jest? To jest wisiorek! Widzę! Ręczna robótka! Widzę! Cepelia! Widzę! Już 6. Po co tyle? Jak Tyrański zacznie gadać, to się jeszcze 6 powiesi! No, Jakby nie dało na przykład przez trąbkę narodową wyjść z tego kryzysu, to co nam zostanie, mecenasie? Siły nadprzyrodzone. Tak. To są dziedziny niezbadane.
Gdyby nam się udało w pewnym momencie wywołać ducha wielkiego człowieka i przedstawić mu raport o stanie Rzeczypospolitej. Chcemy spróbować? Boicie się? Zaciśnijcie pięść jeszcze bardziej niż macie. Koncentracja maksymalna i myślcie o nim. Tam się patrz, mecenasie. Duchu. A możemy prowadzić taką atmosferę szekspirowsko-hamletowską, nie? Bo teraz naprawdę mamy taką sytuację, ludzie, no. Wody nie ma, światła nie ma, w sklepach nie ma, choć dziadów zagramy, ludzie. Ale już ostatni akt. Wołaj ducha, nie. O duchu, o jak to by dobrze byłoby, gdybyś ty dzisiaj z mauzoleum stał. Kio, o gdyby dusza weszła ci w ciało. Zobaczyłbyś by, zakute łby. Co szkody czynią niemałe. Tak pochodziłbyś, popytałbyś wśród ludzi, cóż to się stało? Przecież to wszystko miało być tak. A jest. I by ci się zemdlało. I by go cucili ci, co go tak dobili, ale on już nie wstanie, bo by było powstanie. No. Wacka wczoraj zabrali. Za co? Do szpitala. To na co? No, wstrząs mózgu. Leciał z Markiem do roboty, nie? Nawzajem, o tak jak tu jest most. Ten leciał Wacek, a tu Marek, nie? To jest kroniki wypadków. Czytał kolega? Nie. No i oni biegli nawzajem naprzeciwko. Tu dołem pociąg przyjechał, zrobił dym. Wpadli w ten dym, Wacek z tej, Marek z tej. Nie widzieli się i stuknęli czołowo. I tak tragicznie, że Wackowi całe tutaj posa czaszki bęgła miał... To on zmieni myślenie. Zupełnie zmienił myślenie. Tu postawa czaszki, tu obsunęła się półgula, przyjechali na auce. I zabrali Wacka do szpitala. A Marka? Do, tutaj, proszę? A Marka? Skoczyła na 80 zł. A po 60 bym kupił. Tylko na się kolega jest służbowo, nikt nie zapomina. Służba służbą, ale żyć trzeba. Cio. A z takich ciekawostek to... Mecenas Tadeusz wrócił do kraju z Kanady. Mecenas Tadeusz? Tak, ten. Ten. Ten mecenas, który ten. Powiedział to, co myślał, zanim wyjechał. Tak. Wrócił do kraju. Wrócił. Tak. W Kanadzie się nieźle urządził, miał tam swoją kancelarię, prawda? Miał swoją willę, dwie wille, jacht tam miał. Mhm. Wszystko to zostawił i wrócił do kraju. Zatęsknił. Proszę? Nostalgia go zżarła. Czerwony Krzyż go znalazł. W ramach łączenia rodzin. Ci to szukają. No mają taką... Po prostu, przepraszam, pracę. Nie szkodzi. No chce się spać, bo źle sypiam. No. To trzeba... Szefie? No. Jest coś do roboty? Nie ma. Jeszcze nie ma. A kryzys jest? Jest. To ciekawe. Pewnie. Robotny. Gdzie? Ludzie mi się gadają. Tak? Na wsi też już mówią. Kolega nie wie, o czym mówię. Mówię, że ludzie mi się gadają. Tak? Gadają. Że jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jak to wszystko my, nie? Naród, ludzie, nie? Ten, to jak... A do tego lipca co będzie? A do którego, no? Jak to się nie uspokoi, to już mają tank zrobi. Tak już mają zrobi.
Tak, już mają za. No, kolego? A ja słyszałem, że jak to się nie uspokoi, to oni mają fenomen. Oni to mają fenomen. Tam mają fenomen. Ja to słyszałem w mieście. A ja w telewizji. Ja telewizji nie słucham, no. Ja do miasta nie chodzę, bo można po pysku dostać. Tylu ich tam stoi. Wie kolega, co z nią zrobimy? No właśnie, co zrobimy z tą Zotowską, no co? Po prostu ja myślę, że umorzymy ją do końca. I oddamy potem do sądu ostatecznego sprawę. No jak sytuacja by się rozwijać, tak się rozwija, to nie trzeba będzie jej pomagać, prawda? Mecenasowi też tak a propos, ale chciałem powiedzieć, że jednak opracowaliśmy teraz w tej chwili z kolegą mecenasem własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu. Słuchajcie, jaka prosta. Tylko nie mówcie nikomu, no. Tak, słuchajcie, nie. Niech się męczą. My mamy własną. Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamte bombę... Sru. Tylko mecenasie, kolega jest tutaj, nie jest u siebie. Tak, góra lodowa wbije się w powietrze na wiele prędkości i z całej siły uderzy w Szwecję. Sru. Szwecja się oderwie, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. Sru! My wyskoczymy, a Szwedzi będą na naszym miejscu. I jak po 36 latach se dadzą radę, to my wtedy wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie... To sru. To ma... Co trochę marudzi pod nosem? Nie marudzę, tylko mówię skrótem. No to jakim skrótem? No sru. Co to jest? Socjalistyczna reforma ustrojowa. A no. Jeden kelner z krystalu nie wydał reszty ze stówki. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw spadkowi złotówki. I cała sala! Przeciw spadkowi złotówki. Na pysk. Zaś pewien złodziej, włamywacz, nic nie ukradł w pedecie. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw powszechnej tandecie. La, 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 la. Przeciw powszechnej tandecie. Na całym Bożym świecie. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko homej niem. La, 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 przeciwko homej jemu. A pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko homej niemu. La, 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 przeciwko homej niemu. Oj, nie lubiał staruszka, bo niech jeden. Zaś pewien piekarz biały gwoździe zapiekał w kajzerkach. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko żołnierzom. Takie sny miewam, mecenasie. Nie wiem, czy świadkowie mogą, czy ktoś tłumaczy sny. Słuchajcie, śniło mi się ostatnio tak, że śpię. Na śnie. Na śnie. Okno otwarte, za oknem że takie... I tak tak. Podbiegam do okna, otwieram i patrzę, idą. Kto? Lata 50.
Oczywiście my przeciwko osobie naszego aktualnego premiera generała nic nie mamy, wręcz przeciwnie, tu na tej sali sądowej musimy się wytłumaczyć, że uważamy, iż wreszcie na tym stanowisku zasiadł człowiek szczery i prawdomówny, bo mówił i obiecywał, że będzie źle i jeszcze gorzej, dotrzymuje z żelazną konsekwencją. Ale jest parę osób w tym kraju, którym mamy co nieco do zarzucenia, dlatego właśnie im chcielibyśmy kolejny utwór zadedykować. Utwór jest oryginalnym, bardzo drapieżnym protest songiem, a dedykujemy go tym wszystkim, którzy w latach 70. bezskutecznie poszukiwali 20 miliardów, ale za to skutecznie oszukali 35 milionów. To są ruchy sceniczne. Pewien urzędnik z urzędu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko niskiej płacy. La, 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 przeciwko niskiej płacy. A co za friko będzie w tym bezpieczeństwie służył? Głupich nie ma. A pewien